przejdę do pierwszego naszego gościa, do pierwszej naszej rozmowy. Bardzo się cieszymy, że mamy połączenie z panem Januszem Piechocińskim, byłym wicepremierem. Dzień dobry. Dzień dobry. Były wicepremier, były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był minister gospodarki, jak widzimy, członek Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja, a także gwiazda Twittera. Tak, od razu gwiazda, znaczy konsekwentnie w tym, co się robi, żeby informować, a przede wszystkim, żeby pokazywać, że nowoczesne techniki mogą służyć mnożeniu edukacji w zakresie ekonomii, stosunków międzynarodowych, gospodarczych, otwierania rynku, stanu światowego handlu, światowej gospodarki, światowego transportu. No i chcę powiedzieć ze smutkiem, kiedy zaczęliśmy Dzień Dobry, że jest to niestety kolejny po 24 lutego dzień, w którym się znajdujemy zupełnie w innej, niespotykanej dla mojego przynajmniej pokolenia rocznik 1960 sytuacji, porównywalnej ze stanem świeżo po II wojnie światowej. Bo tak, wielu ludzi. Migracja, którą wielu ludzi ma takie odczucia. A ja zacząłem od tego Twittera nie tylko, żeby jak najmilej pana przywitać, ale też dlatego, że Twitter stał się powodem, dla którego chciałem bardzo pana dziś do programu zaprosić, bo ja z kolei wczoraj na Twitterze wyczytałem mrożącą krew w żyłach konstatację, czy na pewno, niestety nie jestem w stanie już powiedzieć, kto to napisał, ale czy macie świadomość, że w tym roku pola na Ukrainie nie będą obsiane i co to oznacza? Czy zakładamy, że to nie jest tak, że zupełnie wojna sprawi, że rolnictwo stanie? Pewnie jakieś sianie będzie, jakieś sianokosy będą, ale sytuacja wygląda bardzo nieciekawie, bo ja chciałbym, panu tego nie muszę tłumaczyć, ale państwu dobrze było, żebyście państwo wiedzieli. Jeśli chodzi o kraje europejskie, Ukraina jest trzecim największym eksporterem pszenicy. Razem z Rosją to jest 28, 29, 30 w ostatnich 5 latach procent światowego eksportu. Po drugie, znaczna część tego eksportu, także z terenów rosyjskich, idzie w świat przez port w Odessie. No więc wiemy, co to oznacza. Teraz port w Odessie jest zablokowany rosyjskimi okrętami. Bosfor, Dardanele są zablokowane przez Turcję. No a kraje Afryki i kraje Bliskiego Wschodu już wiedzą, śledząc giełdę francuską, a przede wszystkim z Chicago, że ceny pszenicy są na rekordowych poziomach i tego niech nie burzy wczorajsza czy przedwczorajsza informacja FAO, że podnieśliśmy prognozę zbiorów na ten rok, dlatego że w dalszym ciągu mamy stosunkowo niewielkie w ostatnich latach zasoby rezerw. No i jeszcze jest w tej chwili takie oczekiwanie na ciągłą zwyżkę. Przypomnę, że w roku 2010 wielu tłumaczyło wiosnę arabską tym, że oto młodzież liczna w demograficznym prędzie będzie Egiptu, mając smartfony, dowiedziała się, jak wygląda świat i zażądała demokracji. Nie, to była pochodna skoku w ciągu jednego tygodnia 30% cen mąki. Właśnie w wyniku skoków na giełdzie chicagowskiej. Więc teraz bijemy historyczne rekordy, podobnie jest z rzepakiem. No i istnieje taka potężna groźba, że będzie gorzej niż myślimy z wielu powodów, bo to jest nie tylko kwestia ceny, to jest nie tylko kwestia tonażu, to jest także kwestia terminowych dostaw. Niedawno gościła w Polsce, żeby pokazać skalę zjawiska. Gościła grupa przedstawicieli Mozambiku, to jest taka reprezentacja Agencji Rezerw Strategicznych. Przyjechali do Polski, ponieważ przyjrzeli się dokładnie Europie i zobaczyli, że Polska w poprzednim sezonie wyeksportowała rekordowe 7,5 miliona ton. No i zwrócili się do Izby Polska Azja, żeby porozmawiać, czy nie znajdziemy im partnera. No ja mówię, no ale wiecie, w tej chwili, a to było jeszcze przy tym innym kursie złotego do dolara, dzisiaj dla eksporterów jest lepszy, ale to oznacza po stronie importu problemy, że ceny będą rosnące światowe. A oni mi mówią wprost, słuchaj, wiadomo, że kupimy w cenach światowych, ale czy ten polski dostawca zapewni nam wypływanie dokładnie, co tydzień statku z 30 tysiącami ton? Dokładnie, bo dodajmy, Polska sprowadza z Ukrainy stosunkowo niewiele zboża, ale nawet gdybyśmy nie sprowadzali zboża w ogóle z Ukrainy czy z Rosji, to tak czy inaczej brak tego ukraińskiego zboża, ograniczenia albo w ogóle brak rosyjskiego zboża będzie powodował, że ceny pszenicy będą rosły gigantycznie. Niektórzy ostatnio ogłosili koniec ery globalizacji.
że tam serce twoje, gdzie twoja wytwórczość, i to wziął się z technik, z technologii, konfrontacji technologicznej, dostaw, zrywania ciągów kooperacyjnych, ale w dalszym ciągu także podstawowe produkty rolnicze, mięso, wyroby mleczne, a przede wszystkim zboża są elementem globalnym. W związku z tym, jeśli pojawia się taka sytuacja, no to pojawiają się gigantyczne napięcia. To znowu wrócę do tego 2010 roku, tylko dlatego, że bardzo szybko rząd Algierii zorientował się, w czym jest problem, i miał wolne dewizy, kupił po bardzo wysokiej cenie i dzięki temu Algieria była jedynym krajem obok Maroka w północnej Afryce, gdzie nie było zjawiska na masową skalę wychodzenia ludzi na ulicę. A więc wojna Rosji z Ukrainą, dwóch potężnych eksporterów, dwóch potężnych producentów, plus jeszcze załamanie się opłacalności czy zdolności rolnictwa do kupowania nawozów, te 170-250 kg czystego składnika na hektar, także w Polsce grozi zmniejszeniem plonów. No bo proszę zwrócić uwagę, my mamy tam łącznie zboża plus kukurydza około 30 milionów ton produkcji, ale wystarczy, że nie posiejemy te 150-200 kg czystego składnika na hektar, no i będzie tych plonów co najmniej o 20 kwintali z hektara mniej już w pierwszym roku. Dlatego proszę zwrócić uwagę, co wydarzyło się ostatnio. Rolnicy polscy alarmowali, a kolejne izby rolnicze zwracają się do rządu, żeby szybko wprowadzić dopłatę czy obniżkę cen nawozów azotowych, bo pojawiła się propozycja przedstawiciela handlowego Polskich Azotów, żeby podnieść saletrę amonową z 2100 zł w zeszłym rok temu dokładnie do 6100. Tak? No więc rolnicy tego nie kupią. I podobne zjawisko w tej chwili trochę drgnęło w skupie żywca, w skupie tuczników, no ale nie pokrywa to dramatycznie rosnących kosztów. Więc jeśli do niedawna były tereny w Polsce, gdzie tucznika proponowano kupić w skupie od rolnika za 4 albo nawet poniżej 4 zł, to on dokładał 100-200 zł do jednego tucznika. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę, w zeszłym roku mieliśmy 20,5 miliona sztuk uboju w Polsce, a w tym roku schodzimy poniżej 10 milionów sztuk. W związku z tym już w październiku zeszłego roku odnotowaliśmy w imporcie wieprzowiny, w eksporcie i imporcie importowaliśmy więcej i wydaliśmy na import wieprzowiny, jesteśmy piątym producentem w Europie, ponad 8 miliardów złotych. Panie premierze, to wszystko pokazuje, jak te wojny, te konflikty, te napięcia, wzrost kosztów transportu. Tak, znaczy, bo tu za chwilę to spróbuję jeszcze poukładać, bo tych czynników jest oczywiście wiele, ale przede wszystkim, bo właśnie, bo pan mówi o tej takiej skali makro, ale wyjaśnijmy, bo pan mówi, wiemy, czym to się kończy. Ale może jednak wyjaśnijmy naszym widzom, żeby mieli pełną świadomość. Mówimy tutaj o olbrzymim wzroście cen żywności w sklepach. Głównie do tej pory zajmowaliśmy się tutaj w programem tym, po ile będzie benzyna. Padało hasło benzyna po 10 zł, a myślę, że teraz wypada zadać pytanie, czy za chwilę bochenek chleba będzie po 10 zł? Zwracam uwagę, że jest tu kilka zjawisk. No i kiedyś nawet prowadziliśmy dyskusję na Twitterze, gdzie pan minister rolnictwa powiedział, że syn przysłał mu zdjęcie z chlebem po złoty 70. No pewnie gdzieś mogło tak być, ale generalnie bardzo istotnie to drożeje, albo bochenek się kurczy, jest mniejszy, albo, i taka też jest strategia w relacjach piekarz, sklep, dystrybutor, że stosunkowo mało jest chleba podstawowego, a ten jest chleb ze słonecznikiem, z dosypką maku, czegoś tam jeszcze i dzięki temu to nie jest chleb po 2,50, 3,50 czy 4 zł, tylko nagle pojawia się chleb 10 albo i powyżej 10 zł, dlatego że ten mak posypany na skórce ma udowodnić te rzeczy. Po drugie, no, handel stosuje już starą praktykę bardzo często, kiedy rosną ceny surowca, rośnie cena przemielenia, przewiezienia mleka, mąki, a także cena handlu przecież rośnie, nie tylko w związku z płacami. Bezpieczeństwo sanitarne, ocieplenie, ogrzanie, oświetlenie obiektu handlowego. To wszystko się przecież przekłada, jeśli mamy napęd po 8-10 dzisiaj średnio w Polsce, no to już dzisiaj bardzo trudno, żeby w transporcie międzynarodowym zejść poniżej 2 eurocenty to na kilometr, a nie tak dawno mieliśmy euro 10, euro 18, więc to też się przekłada na wiele rzeczy. Więc wracając do tego pytania o bochenek chleba czy bułeczkę, no to jeśli niedawno mieliśmy tłusty czwartek
i tam niektórzy zauważyli, że nie tylko u celebrytów znanych z telewizji te wypasione pączki były powyżej 12 zł sztuka, no to to pokazuje bardzo wyraźnie, że nasze podstawowe potrzeby, te potrzeby żywnościowe rosną w gigantycznym tempie. Proszę przypomnieć choćby sobie, że styczeń do stycznia 2022 do 2021 to w sklepach w detalu przy inflacji 8,2 tak, było już niestety powyżej 17%. No więc żywność obok energii, obok ciepła, obok utylizacji odpadów jest tym generatorem tej niesamowitego, szkodliwego zjawiska bardzo wysokiej inflacji. No tak, a tak jak pan wymienił te elementy, które są składnikami inflacji, to są wszystko rzeczy, bez których człowiek nie jest w stanie się obejść. Też wyjaśnijmy proszę naszym widzom, że to pszenica to nie jest tylko cena chleba, bo ona przecież stosowana jest w wielu różnych elementach. Jakby pan proszę też wyjaśnił nam wszystkim, makarony, że właśnie makarony no są, ale też właśnie jako pasza dla i tak dalej, że to wysoka cena pszenicy przekłada się de facto na cenę wszystkich produktów rolnych i wszystkich... Tydzień temu na niemieckiej dużej giełdzie choćby świń był taki rekordowy jak na ostatnie kilkanaście miesięcy wzrost cen. Tak? No i lekko pojawiły się także wzrost na polskim rynku w skupie. Pojawiła się cena mleka zbliżająca się do 2 zł w skupie, ale uwaga, to nie rekompensuje wzrostu kosztów, bo ten sam rolnik ma coraz mniej w tych procesach, sam rolnik, o czym świadczyły ostatnie protesty na drogach, ma coraz mniejszy udział. I ta marża jest zgubiona po drodze na drogi transport, na drogie przetwórstwo, jest pochodną wysokich cen gazu, jest pochodną wysokich cen energii, nieuchronnym wzrostem płac, a także wzrostem kosztów utrzymania samej firmy handlowej. I to dotyczy bardzo wielu obszarów, choćby nikt jakby mało się o tym mówi, tylko od czasu do czasu słyszymy komunikaty z Polskiego Związku Sadowników, że oto jest dramatyczna sytuacja w jabłku, ponad 1 000 000 ton mamy jeszcze w polskich chłodniach, tak? No i uwaga, duże supermarkety wprowadziły cenę 1,49 zł, w pozostałych sklepach jest tam 3,49 zł, prawda? A z tego sadownikowi proponuje się poniżej 1,50 zł. A miesiąc utrzymania w działalności chłodni na kilogramie dochodzi nawet do 10 groszy. Więc policzmy sobie, włożył te jabłka w miesiącu październiku do chłodni, 6 miesięcy jesteśmy na koniec marca, czyli 60 groszy z każdego kilograma zabrała mu chłodnia poprzez energię. No tak. Wiemy oczywiście, że znajdą się tacy, którzy będą mieli sposoby na to, żeby na tym kryzysie zarobić i się obławić. Jak mawiała moja babcia, dla jednych wojna, dla innych krowa dojna, ale rzeczywiście ten kryzys uderzy też bardzo w polskie rolnictwo. Pan już mówił o tym pokrótce, chciał, żebyśmy to trochę rozwinęli. No teraz na rolnikach będzie spoczywał olbrzymi ciężar nadrobienia tych braków na rynku. Czy polskie rolnictwo jest w stanie zaspokoić te potrzeby? No po pierwsze jesteśmy eksporterem netto, więc żywimy nie tylko Polaków, ale żywimy innych, co jest ważne. Po drugie, no, przed nami wyzwanie. Już mamy dobrze ponad 1 000 000 Ukraińców, którzy przekroczyli naszą granicę i z tego na razie kilkadziesiąt tysięcy, 1 200 000 1 400 000, tak? Ostatnie dane to 1 400 000 bodajże na godziny poranne dzisiejszego dnia. No z tego około 100 tysięcy pewnie pojechało dalej. No ale mamy przed sobą perspektywę, że uchodźstwa wywołanego wojną, a tutaj widać strategia Putina jest taka, żeby wypchnąć jak najwięcej ludzi przeciwko Rosji i Rosjanom i Putinowi do krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy na Zachód, bo to spowoduje potężne napięcia, ułatwi mu przystąpienie później po mojej ocenie zdobyciu Kijowa do rozmów, do rozejmu i rozmów pokojowych trochę na innych warunkach, a my będziemy przygnieceni tym gigantycznym dramatem ludzi, tak? No więc będziemy musieli wyżywić, w mojej ocenie, w tych gorszych scenariuszach tego uchodźstwa może być między 3,5 a 5, a może nawet powyżej 7 milionów. W efekcie, no przynajmniej połowa tych, którzy przekraczają polską granicę, w Polsce zostanie. Tak? I uwaga, dotychczasowa struktura tej migracji jest następująca, że ponad połowa to są dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. W zdecydowanej większości wśród osób dorosłych są kobiety, które nie będą mogły podjąć pracy, bo będą musiały się opiekować tymi dziećmi, więc nawet ta sytuacja, powiedziałbym, z punktu widzenia polskiego rynku pracy jest bardzo, bardzo napięta.
Po drugie, to są niesamowite koszty tej operacji. Koszty ludzkie, olbrzymiego zaangażowania służb, samorządu, organizacji, ale także koszty wprost, nazwijmy to po imieniu, budżetowe. Jeśli kawałek dachu nad głową, 3 posiłki dziennie, jakaś symboliczna możliwość opieki lekarskiej to jest 120 zł dziennie, to policzmy. 2 miliony razy 120 dziennie razy 365 dni. W związku z tym ja nie wierzę w to, że nastąpi szybka i prosta normalizacja na wschód od Polski. To może być problem. Staliśmy się państwem frontowym na pokolenie. Zerwane zostały więzi kooperacyjne. Ba, tym jedwabnym kolejowym szlakiem do Polski czy przez Polskę przyjechało z Azji 15 tysięcy pociągów. Jesteśmy potęgą w transporcie także, który obsługiwał rynek rosyjski, czy rynek ukraiński, czy rynek białoruski w relacjach zachód-wschód. To się wszystko przykłada na potężne wyzwania. Więc nie tylko myślmy kategoriami tego elementarnego bezpieczeństwa, dostępu do chleba, do żywności kalorycznego, zdrowego, jakościowego, ale patrzmy także tymi kategoriami szerszymi, że ten sektor rolno-spożywczy to był czołowy obok auto, moto czy gospodarstwa domowego sektor proeksportowy, który ma znaczącą nadwyżkę, że jesteśmy potęgą w produkcji choćby kurczaka, pierwsze miejsce, jabłka i możemy mnożyć kolejne pozycje. Jesteśmy 5. krajem wytwórcą, jeśli chodzi o mleko czy o tuczniki. Jesteśmy ważnym producentem także zbóż. No i teraz, jeżeli w naszym rolnictwie, które podlega w tej chwili także pewnej głębokiej transformacji, nie, mamy jeszcze te kwestie związane z Zielonym Ładem, mamy kwestie poszerzania nowych rynków, które zostały utracone, czy tracimy je na naszych oczach ze względu na bardzo wysokie koszty transportu, choćby kiedy popatrzymy na fracht morski czy fracht lotniczy. To wszystko przekłada się na kondycję gospodarstw. Jeśli te gospodarstwa nie będą inwestować, jeśli się nie będą rozwijać, jeśli nie będą oczywiście na najwyższym standardzie sanitarnym, także jeśli chodzi o wykorzystanie środków ochrony roślin czy chemii w postaci nawożenia, ten potencjał będzie źle rozłożony czy źle wykonywany, no to przełoży się to nie tylko na miejsca pracy w samym rolnictwie i kondycję gospodarstw rolnych, ale przełoży się także na jeden z najważniejszych w polskim przemyśle, bardzo nowoczesny sektor przetwórstwa, nie tylko owoców i warzyw, nie tylko mięsa, ale w ogóle przetwórstwa żywności. No mało kto o tym wie, jesteśmy potęgą w przerobie ryb, nie tylko ze względu na to, że jesteśmy głównym odbiorcą łososia norweskiego. Więc patrzmy na to właśnie w ten sposób, że czego potrzebuje szczególnie tak tradycyjny sektor jak rolnictwo? Stabilizacji, spokoju, racjonalności, ciągłej inwestycji, ciągłej starannego pilnowania jakości fitosanitarnego, a mamy przecież jeszcze zaległości w postaci ptasiej grypy, mamy dramat od 2014 roku, teraz w ostatnich 3 latach skala po prostu jest niepojęta, to jest afrykański pomór świń z olbrzymi konsekwencjami. Więc to wszystko przekłada się na, nie tylko na kondycję naszych gospodarstw, ale także na to, jakim potencjałem żywnościowym dysponujemy. Więc rolnictwo miało nadwyżkę, weszliśmy na nowe rynki. W ostatnich latach w sposób szczególny ja byłem jakby tego mocnym promotorem, wchodziliśmy na te rynki dalsze poza Europą, gdzie już się odnaleźliśmy, gdzie znaleźliśmy partnerów także dla polskiej świetnej żywności. To była też Azja, to była Północna Ameryka, to była oczywiście Afryka. No i teraz skoncentrowani na tym, co jest, w zupełnie nowych zjawiskach transportowo-logistycznych, no nie można żadnego partnera stracić. Więc proszę się nie dziwić, że ja ciągle mówię także naszym przedsiębiorcom, choćby od rana całą serię takich rozmów mówiłem, słuchajcie, pierwsza podstawowa zasada, nie dać o sobie zapomnieć, podtrzymać kontakty i pilnować. W czasie niepogody, a w tej chwili mamy skrajną... No właśnie, jeszcze chciałem, żebyśmy ten wątek... ...zewnętrznych. Trzeba mieć parasol, chronić to, co jest do chronienia i trzeba się nie tracić potencjału, który się może przydać, kiedy pogoda nie tylko w rolnictwie wróci. No tak, to znaczy pan mówił bardziej tak metaforycznie, ale chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednym. Ja wiem rzeczywiście, że pan nie jest jasnowidzem, nie jest w stanie powiedzieć, jaka będzie pogoda tego lata, ale jeżeli teraz powinniśmy tak naprawdę... Ale już mniej więcej wiemy prognozę. Wszyscy z my państwa, wiemy, którzy... widzimy, więc czy wszyscy... nie mamy zimy, mieliśmy rekordowe wianie dzięki w którymś momencie 33% naszego w miksie energetycznym stanowiła energia ozowa, głównie wiatrowa i dlatego jednym z postulatów moich jest natychmiastowe odblokowanie odbudowy
wiatraków na lądzie i uruchomienie inwestycji, ale już wiemy, że wchodzimy znowu w kolejną zimą bez nadmiaru wody wiosnę. Co to spowoduje? Za miesiąc po prostu już po tych ulewach sprzed dwóch tygodni nie będzie śladu, mimo że lekko podniosły się poziomy wód gruntowych. Czyli wejdziemy, a jeśli przyjdą tak jak ostatnie 3 czy 4 lata długie okresy bezdeszczowe na większości obszarów Polski, tak jak było od roku 2014, to takie te okresy od kwietnia do lipca długiej suszy przy temperaturze często powyżej 30 stopni i jeszcze do tego łagodnym wiaterku, no to wtedy po prostu to wszystko powoduje, że niektóre uprawy plonują zdecydowanie gorzej. No tak, no mieliśmy zarazy, mamy wojnę, teraz jeszcze czeka nas susza, to jest jakiś po prostu no dosłownie apokaliptyczny scenariusz. No więc dlatego, jak pan widzi, nie uciekam w politykę, tylko mówię bardzo wyraźnie, że skala wyzwań, które są przed nami, jest historycznie wielka i dlatego trzeba tworzyć przestrzeń, w której mądrze spotykamy się ze sobą, rozmawiamy, koordynujemy działanie i otwarcie też mówimy, że mogą być różne scenariusze, ale od nas zależy, który scenariusz będzie lepszy dla Polski i Polaków, a który gorszy i ile tych możliwości, które w nas drzemią, możemy po prostu wykorzystać. Stąd jest pewien, myślę, powszechnie sygnalizowany problem spraw. No, dla mnie niepojęte jest to, że od miesiąca nie mamy ministra finansów. Nikt nie kontynuuje pracy nad poprawieniem tego, co nazywaliśmy dobrym ładem. Nikt nie zastanawia się, jakie działania podejmować, a ewidentnie widać, że w polityce monetarnej kilka błędów, szczególnie ostatniego półrocza, odcisnęło się potężnym piętnem na sytuacji płatniczej, czy za chwilę monetarnej polskiej, o czym świadczy kurs dolara, czy do euro, czy do franka. A za chwilę w wyniku obciążeń gospodarstw domowych znacząco skurczy nam się konsumpcja. No, pamiętajmy choćby o tym, że rok 2021 był świetnym rokiem dla przemysłu AGD, średniego i dużego AGD, gdzie jesteśmy liderem europejskim. 40% produkowanych pralek, lodówek, zamrażarek europejskich jest w Polsce. No to teraz popatrzmy, jak dramatycznie skurczy się ten rynek, kiedy ludzie będą wydawać na utrzymanie domu, a przede wszystkim na jedzenie i na transport dużo więcej. Jesteśmy liderem produkcji europejskim mebli. Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile ludzi w przyszłym roku będzie też kupowało nowe meble, czy je wymieniało. Popatrzmy to, co niosło polską gospodarkę, choćby w budownictwie mieszkaniowym, czy w budownictwie magazynowym. No i prześledźmy dane za styczeń, istotny, głęboka korekta kredytu hipotecznego, dane za luty, 30% mniejsze. I dzisiaj już wiemy, że poszło zalecenie KNF-u do banków, że trzeba w inny sposób wyceniać zdolność kredytową tych, którzy przychodzą. Więc jeśli za średni kredyt 2 lata temu mógł pan wziąć powyżej 500 tysięcy na 20 parę lat, a dzisiaj za tą średnią, na ten średni kredyt banki nie dadzą panu więcej niż 250, to też jest potężne wyzwanie i potężny problem. Panie premierze, jeszcze tak kończąc, chciałbym, żeby jedna rzecz w naszej rozmowie wybrzmiała, bo pan, oczywiście ja się zgadzam z tym, to co pan mówi, to są, ja cieszę się, że nasi widzowie mieli okazję to usłyszeć, no to są te wyzwania, które stoją nie tylko przed polskim rolnictwem, ale, czy przed polskim społeczeństwem, rządem, czy przed całym naszym też aparatem państwowym. Warto jednak, żebyśmy pamiętali o jednym, znaczy to są też konsekwencje. Ja wiem, że to zabrzmi jak truizm, ale chcę, żeby to było wyraźnie powiedziane. To są konsekwencje wojny na Ukrainie i to są konsekwencje działania Władimira Putina i warto, żebyśmy też wszyscy o tym pamiętali. To jest człowiek, który... No ale w te konsekwencje, panie redaktorze, ale w te konsekwencje weszliśmy z gospodarką, która już miała systemowe niedociągnięcia. Obok budżetu był drugi budżet. Nasze zadłużenie przekroczyło 1,5 biliona. Nasze dziesięciolatki w tym tygodniu osiągnęły 4,6 i wystarczyło podjąć inne działania w polityce monetarnej wyhamowującej nakręcanie się spirali płacowo-kosztowej i nie mielibyśmy 9,2 w styczniu. I teraz rezerwy i rządu centralnego i banku centralnego na drukowanie pieniędzy są na wyczerpaniu, a jednocześnie jeśli pogorszy się, a pogorszy się sytuacja także nie tylko w małej i średniej polskiej przedsiębiorczości, no to będziemy mieli przyspieszony wycofywanie z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także większe wydatki socjalne, w tym także mniejsze inwestycje. Przypomnę, że w czasie koniunktury, która była konsumpcyjnej, tego wzrostu,
My spadliśmy z inwestycjami w roku 2015 ponad 20,5, spadliśmy w zeszłym roku do 16,7. W tym roku, jeśli szybko nie otrzymamy pieniędzy z KPO, może się okazać, że w wyniku wycofywania się także kapitału międzynarodowego z Polski inwestycje w przedsiębiorczości, inwestycje w sali gospodarki spadną poniżej historycznych 14%. To więc cofniemy się o całą epokę. W związku z tym po prostu pokazuje bardzo wyraźnie, że i dlatego też apeluję tutaj przede wszystkim do pana premiera i do rządu, do ludzi, którzy kreują w tym wymiarze decyzji politycznej, także do parlamentu, że no nie da się wszystkiego jednoznacznie postawić na jedno, że od dzisiaj to będziemy mówić, gdyby nie Putin, agresja, to było wszystko w porządku. No nie, przypomnę, że w inflacji byliśmy z reguły na pierwszym miejscu, a nigdy nie spadliśmy poniżej trzeciego w ostatnich kilku latach. W związku z tym rozwijaliśmy się na kredyt, pobudzaliśmy konsumpcję, bo były po drodze różne wybory, no a dzisiaj na przykład nie potrafimy zrobić korekty inwestycji centralnych. Pytam, gdzie jest ta kartka, na której mówimy? Czy w dalszym ciągu ważny jest przetarg na 7 miliardów złotych na projektowanie szprych do CPK? Kiedy osiągniemy 40 milionów pasażerów na lotnisku Okęcie? Kiedy osiągniemy minimum 2 miliony ton, skoro dotychczas polskie lotnictwo daje nam poniżej 100 tysięcy ton przewozów cargo? No więc też trzeba jakby otwarcie o paru rzeczach umieć powiedzieć. Trzeba na zapleczu parlamentu i rządu stworzyć zespół także z ludźmi, którzy trochę inaczej myślą i głosują niż my, no i przychodzić do parlamentu z profesjonalnie przygotowanymi rozwiązaniami, a nie prowadzić dyskusję na poziomie ogólności, ospraszania się, a całe działanie sprowadzać do działań PR-owskich. Otóż ja z boleścią patrzę, że nie tylko czołowi politycy obozu rządowego, ale pozarządowego jeżdżą na granicę, żeby się fotografować z paczką, że komuś pomogli. Może gdyby mniej jeździli, a więcej rozmawiali siedzieli, ze sobą. No tak, ale panie premierze, tak jak pan powiedział, teraz jest czas na to, żeby jakby no, politycy usiedli do roboty, ale to na ile polska klasa polityczna jest w stanie usiąść do roboty i coś wypracować, to już jest na zupełnie osobną pan, no, rozmowę. Ten wątek to ja nawet nie chcę wchodzić. 2014 rok, Rosja zajmuje Krym, mamy od 1 lipca embargo. Tracę rynek, bo byłem wówczas ministrem gospodarki, na ponad 1 milion ton jabłek, na znaczącą część polskiego eksportu, przede wszystkim żywnościowego. Tak? No przepraszam bardzo, mój resort nie spał, nie jadł, tylko cały czas pracował, a ja w ciągu półtora roku odwiedziłem ponad 25 krajów z delegacjami, żeby wepchnąć to polskie jabłko, polskie mięso i polskie mleko. Dzisiaj skala wyzwań, przed którą stoimy, nie tylko rząd, nie tylko prezydent, nie tylko parlament, ale my wszyscy, także polska przedsiębiorczość jest w ogóle nieporównywalna do takiego małego incydentu jak rok 2014 i zajęcie Krymu no i konsekwencje pierwszych sankcji. Dlatego, panie premierze, sam już widzę, że będzie jeszcze wiele wątków, które będziemy musieli poruszyć, ale ponieważ czekamy już na połączenie z kolejnym gościem, jasne, to ja już od razu dzisiaj pozwolę sobie zapowiedzieć, że będziemy w przyszłości. Pozdrawiam i więcej solidarności, więcej pracy i więcej mądrości, a nie kłótni. Dziękujemy bardzo za rozmowę.